Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początek zamieszam sobie w mojej wiedeńskiej filiżance abisynkę, obliżę ją, bo to tak elegancko i odpowiadam na pytania. Mój ulubiony uczeń. Panie Piotrusiu, pan mi powie. Panie Piotrusiu, pan mi powie, czy czarodziejski flet Tala dobrze sobie radzi ze smoczym dragonem. No, kochane dziecko, jakby ci tu powiedzieć. To jest, trzeba zacząć od tego, czym mi się kojarzy dragon. Jakby to powiedzieć, trzeba czytać dziecko książki. Jak się czyta książki, taki pisarz, Henryk Sienkiewicz, on napisał Potop. No taki o takiej wielkiej powodzi tę książkę napisał, ten Potop. Z Potopu pochodzi słynny cytat mylony. Kończ was wstydu ostrzeć. I to tak, ludzie, którzy nie czytali tej książki, nie rozumieją. To jest bardzo dobry przykład, że Kmicic, jak walczył z Wołodyjowskim w deszczu, w pięknym deszczu i myślał, że wygra, a potem stwierdził, że nie ma szans, to powiedział do Wołodyjowskiego: kończ wasz wstydu oszczędź. I żeby i wtedy Wołodyjowski skończył, walnął Kmicica przez łeb. I skończył. I to się nazywało kończ was wstydu oszczędź, więc ten, do którego się mówi, to jest ten, który wygrywa, a ten, który mówi, u nas się powszechnie rozumie. No i tak to moderniści robią. Moderniści wszystko rozumieją na opak. To jest bardzo dobry przykład, drogie dziecko. To z kolei ten dragon, skąd on się wziął? Było takie wojsko, dragoni. Dragoni kojarzą mi się, o ile pamiętam, imienia nie pamiętam, ale pan Harłamp dowodził dragonami. Więc stąd słowo dragon. Dragon. A co to jest smoczy dragon? No to jest, z kolei ci dragoni mieli takie charakterystyczne kaski, co to widać było, miał i Roch Kowalski miał taki kask. I Roch Kowalski, to z Rochem Kowalskim się, że on miał coś ze średniowiecznego rycerza, czyli zakuty łeb. On miał zakuty łeb, bo średniowieczny rycerz, jak zakładał taki kask, to tutaj to zakuwali mu, żeby nic, żadna część ciała nie wystawała. Dlatego ten łeb był zakuty był w ten hełm. No od tego łba pochodzi przecież przyłbica. To jak widać, że to słowo zrehabilitowane w słowie łeb. W słowie łeb nic złego nie ma. Kiedyś taka piosenka była w Trójce, co koledzy pokazywali palcem, jak leciała. 60 minut na godzinę, bo tyle minut mieści się w godzinie. I to się nie mieści w głowie, no chyba, że ktoś ma jak baniak duży łeb. No i to pokazywali o mnie, no bo ja już od dzieciństwa miałem dużą głowę. Ja mam większy mózg niż, można powiedzieć, że z punktu widzenia wielkości głowy i zawartego w niej mózgu jestem osobnikiem 99,99-centylowym, mówiąc, użyjąc, drogie dziecko, trudnego słowa. No więc ten dragon. Oczywiście i to można by wiedzieć, natomiast gdyby dziecko znał język angielski. A, bo tu jest dalszy ciąg pytań. No bo właśnie widziałem u Matoła Gada i Matoła Jelicza, że oni używają tego słowa dragon. No właśnie, bo oni mówią takim dialektem bałkańskim, to mówić ten, oni używają dialektu. To ty, drogie dziecko, oglądasz filmy tych dwóch matołków?
Ojoje. No więc oni mówią dialektem bałkańskim i w tym dialekcie bałkańskim jest właśnie, jak to się nazywa? Aha, dragon. Bo w tym języku dragon to jest smok. Dragon po niemiecku nie ma Herr Dragon, jest Die Drache. Die Drache i po angielsku mówi się dragon, bo to się nie mówi. Nawet oni mówią tak dragon, jak to tam co tego. Po niemiecku jest Die Drache. Drachenvariante. Drachenvariante, wariant smoczy. Po rosyjsku mówimy drakon, to niektórzy tego nie wiedzą, że to... Także tak to jest, drogie dziecko. Więc mówienie smoczy dragon świadczy, że nie znasz języka bałkańskiego. No, warto by się pouczyć. Co to jest mijanka? W Warszawie, jak tramwaj 20 jeździł na Bemowo, on rzadko jeździł, więc tam był między ogródkami działkowymi się przepychał. Tudzież na Bemowie był jeden tor. I tramwaj jeździł raz w jedną, raz w drugą stronę. Ale ponieważ to był długi odcinek, więc co kilka kilometrów robiono tak zwane mijanki. I wtedy tor się rozwidlał i była mijanka i tramwaj skręcał w prawo, a drugi w lewo. Ale to się nazywała mijanka, ale to nie... Jak ktoś na prawo jazdy zdawał, to tam jest takie pojęcie omijanie. Jak jedziemy, mamy coś na drodze, to omijamy przeszkodę. Natomiast tego sprzeciwka, jak my jedziemy, to my go wymijamy. Kodeks drogowy precyzuje, co to jest omijanie, co to jest wymijanie. Natomiast w szachach takich pojęć nie ma. No na przykład Igora Niemcowa pytali się, czy ja gra debiut współczesny, czy grywa wariant hipopotama. Igor Niemcow powiedział, że takiego wariantu nie ma. Panie Piotrusiu, a jaka jest rola pionka D w wariancie smoczym? W wariancie smoczym? Ojejku, dziecko, ty mnie dręczysz. W wariancie smoczym. Wariant smoczy. On się nazywa wariant smoczy, bo to przypomina plecy smoka z pisków, a tu urwany łeb. To się nazywa wariant smoczy. Czyli tu ruch. A, bo najpierw tak, tak i tak. Ruchy mi się zgodziły. No i w wariancie smoczym jedna z podstawowych idei dojść do D5. Więc niektórzy grają przyspieszony smoczy i nie grają D5, tylko zaczynają od skoczek C6 albo G6 i to jest przyspieszony smoczy, hiper przyspieszony smoczy. To tak jest. A, i wtedy jest G6, D4, CD4, skoczek D4, goniec, G7, skoczek C3, skoczek C6, goniec E3, skoczek C6. I tu białe grają różnie. Najczęściej plan jugosławiański, a czarny wtedy może zagrać D5 w jednym ruchu i zyskać tempo. Ale również w wariancie z D6 też czarny grywa, to może zyskać to tempo. Panie Piotrusiu, czym się różni system angielski w wariancie smoczym od ataku jugosłowiańskiego? Jakby ci tu, drogie dziecko, powiedzieć...
jest jakieś pomylenie z poplątaniem. Jeżeli mamy system atak angielski, nie wiadomo dlaczego on się tak nazywa, zupełnie nie wiadomo. Grywany jest przeciwko systemowi Najdorfa. Tu się grywa tak. Hetman D2. Robi się długą roszadę. I to jest taki atak angielski. Potem gra się G4 i tu się pruje. To jest atak angielski. Natomiast w systemie smoczym jest atak jugosłowiański. No i to jest tylko przypadkowa zbieżność ruchów. No ruchy niby się robi te same. No ale przyjrzyjmy się, że tu pionek stoi na G6, a nie na A6. Jest taka różnica. I jak mawiał Robert Fischer, trach, 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 otwieram linię H, szach, szach i mat. No przykładowo to się tak rozwija. Więc system angielski jest to, że się robi ruch pionka na F3, stawia i gońca na pionka na F3, gońca na E3, to jeszcze nie jest atak jugosłowiański. Panie Piotrusiu, a dlaczego lepiej jest stawiać gońca na E6 po wymianie skoczków na D4, w tym właśnie smoczym, a nie gońca na D7? Goniec D7 to jest strata czasu. Drogie dziecko, a kto ci nagadał głupot? No goniec D7, bo to trzeba zbić. Tu można grać różnie, są sposoby ofiary jakości na C3. Goniec D7 jest naturalnym ruchem. Polecam uwadze partię Karpow-Karcznoj, którą skomentowałem, drugą partię meczu z 1974 roku. Przykładowo, czy Karpow-Gik, którą chyba też skomentowałem, albo jeszcze nie. I tam są, natomiast gdzie tu można stawiać tego? Stawianie tego na E6 sensu nie ma. Sensu nie ma. No dobra. Lecim do... A, panie Piotrusiu. To od którego się lepiej uczyć? Od którego matoła się lepiej uczyć? Tego z Australii, czy tego... Dziecko. Dziecko. A co to za różnica? I tak nulka nie zaszkodzi ci. Proszę. Pan Kontobiol. Panie Piotrze, nerwy szkodzą, nawet jak ktoś panu przeszkodzi w partii z domowników, to lepiej na spokojnie. Panie Konto, oczywiście, że lepiej. Ale stary, już jestem nerwowy. Przecież byłem dzisiaj w sklepie i pani mnie nie chciały wpuścić do sklepu. Tak miło mi się zrobiło, że pani mnie nie chciały wpuścić. Pan Bartoś, 98. Dzień dobry, chyba najkrótsza partia na pańskim kanale. No chyba nie. Nie wiem, zresztą panie Barkoszu, bo najkrótsza partia to była taka, kiedy mieliśmy po 5 sekund. Tu biały zrobił ruch i miał 5 sekund na zegarze. Kiedy zagrałem F5, przeciwnik nie zrobił ruchu. Nie pamiętam, komu zrobiłem ten chamski dowcip, jakiemuś stałemu bywalcowi. Także to.
Pan Radosław, być może w nich widząc te cztery oczy, to szachownicy przewracając krzesło. Leci im dalej. Pan Radosław, szach. Tylko po jednym królu, wieży i pionku, a tyle trzeba umieć. Warto oglądać, zaglądać do pana serii końcówki jeżowej i analizować je też samodzielnie. Pozdrawiam. No, warto. Warto analizować samodzielnie. I tak jak jest wykład końcówek pionkowych i wieżowych i on jest takim układem leksykonalnym, że tak się wyrażę, tak podstawy końcówek szachowych, której drugie okrążenie leci, utrwalające, poszerzające, to jest taki wykład ogólnych zasad gry, powiedzmy. Warto. Pan Mes, Wojtaszek poszedł na A4. No to dobrze. Czy źle, bo nie wiem. Pan Radosław Szach. Weźcie redaktorzy, dziennikarze, czytajcie, co napisaliście przed opublikowaniem i poddajcie to analizie logicznej. Na szczęście pan Piotr Kaczorowski czuwa. Pozdrawiam. Panie Radosławie, za dużo pan od nich wymaga. Za dużo się po nich spodziewa. Pan Sebastian Krzywonos. Kiedy ten stary wyga powiedział, że białymi zawsze zremisują? Nie pamiętam dokładnie. Był albo koniec września, albo początek października, albo przełom, panie Sebastianie. On to tak powiedział. Czytałem to w kilku miejscach, panie Sebastianie. Zresztą to jest znana taktyka. Anish Giri to idol wielu, wielu szachistów. A w ogóle, bo to jest taka zasada też, panie Sebastianie, żeby grać tylko partie z zawodnikami, które mają ciut większy ranking i z nimi remisować. Zawsze się coś tam dziabnie i będzie do przodu. No sprawdźmy, czy jeszcze są jakieś komentarze. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma, aha, są jeszcze pytanka. Są jeszcze pytanka. Panie Piotrze, czemu nie jest popularny kontrgambit Falkbera? Kontrgambit Falkbera jest to, o, ponieważ to jest gambit, to jest kontrgambit. Tu i tu. Ponieważ rzadko grywa się gambit królewski, więc przeciwko gambitowi królewskiemu gramy bardzo rzadko, czyli wcale, więc nie warto się uczyć jakichś super głębokich, a kontrgambit Falkbera wymaga głębokich przygotowań. Poza tym kontrgambit Falkbera ma do siebie to, że jest kontrgambitem, a gambity najlepiej przyjmować i zwracać materiał. Na gambit królewski możemy na przykład grać goniec C5, a można zbić i w duchu Fischera zagrać D6, co otwiera gońca. Otwiera gońca do pola G4 i to się bardzo, bardzo przydaje. Poza tym atakowane jest pole G5 i można zagrać G5, skoczek nie wchodzi na G5. Ja to analizowałem, odsyłam. Panie Piotrze, czy grać gambit hetmański przyjęty? Przyjęty gambit hetmański to można grać czarnymi. Ja bym nie grał. To teraz cokolwiek zagra biały. Ma ruchy skoczek F3, E3, E4, skoczek C3. Wszystkie te ruchy dają białym małą przewagę. A goniec na C4 wychodzi w jednym posunięciu. Można by powiedzieć, że w gambitach hetmańskich kiedyś grano tak, była walka o tempo.
Czarne nie chcą bić. Białe nie chcą wyjść. Czarne nie chcą bić. Hetman C2. I czarnym ruchy się kończą. I trzeba tego zbić. Także to są takie sytuacje. Aczkolwiek... Szachista Botwinnik zaczął grać goniec D3. Tu goniec D3. Wiele rzeczy przypisuje się Kasparowowi. Na przykład w wariancie Tartakovera mistrz międzynarodowy Jarosław Pryzant komentował, że Kasparow zauważył, że goniec lepiej stoi na E6 niż na B7 i żeby wybijać w takiej kolejności. Bo jeżeli by białymi teraz przejść do systemu do wariantu Karsbackiego, to goniec może przejść na E6 i rzeczywiście jest to myśl. Goniec lepiej stoi na E6, hetman lepiej stoi na B6. To tak. Czy jeszcze jakieś pytanka? Panie Piotrusiu, co zrobić, żebym wreszcie zaczął coś z szachów rozumieć? No, o ile nie jest za późno. Można zaryzykować, że nie jest za późno. Jak jest za późno, to jest za późno, ale można zaryzykować. Trzeba zacząć książki szachowe czytać. No tak, po polsku. Po polsku czytać książki szachowe. Czarnecki, Umiastowski, Łokasto, Spisak, Kaczorowski. Kto tam jeszcze pisał książki? No te książki czytać po polsku. No i oglądać moje filmy. Oglądać moje filmy. No nie ma lepszego materiału jak moje filmy. No jeszcze raz sprawdzę, czy nie ma. Nie ma. No to dziękuję.